Hej, witam Was bardzo serdecznie w 20. odcinku Historii Esme. Tak, no a właśnie wstał. I tutaj zajmuje się klatką naszego ptaszka. Esme jeszcze śpi. Jest trochę niedospana, ale za niedługo też wstanie, bo już jest 10. Także myślę, że tak do 12 ją zwleczemy z łóżka, bo jest weekend. Tak, co bym chciała Wam powiedzieć? Może wyniki sądy. O. Z wyników sądy na dzień dzisiejszy wyszło tak, że Esma powinna iść na medycynę, natomiast na sztuki piękne. Zamieszczę też screenshoty, to sobie zobaczycie, jakie tam odpowiedzi padły i ile ich było. No, o, niemalże wiem, że Esma miała też iść na historię sztuki, także... No. Co my tu mamy do zrobienia? Aha, no się oporządzi. Powiem Wam tak. Jestem zawiedziona tym, że cały czas nie mam ani jednorożca, ani nie mogę zdobyć tego eliksiru. W związku z czym, niestety, no, zostanie zamknięty w pokoju i będzie się uczył alchemii. No niestety, jakoś to musimy zrobić. Esme w stanie pojedzie zobaczyć, czy jest eliksir. Troszeczkę nią dzisiaj... pobawimy się, a on niech się uczy, bo nie możemy tego dłużej przeciągać. No ile mogą być powstawać odcinki, w których nic się nie dzieje, no bądźmy szczerzy. Mam nadzieję, że się nic nie zbaguje dzisiaj. Tak, kwoli poprzednich odcinków. Co tam leży na tej podłodze? Pewnie talerz. Nie. Bo coś tu niby śmierdzi. Tu, o. A tu jest. Czemu nie mogę tego zabrać? Tak, bo to jest ten talerz, co się zbagował. Chyba będę musiała stół wymienić. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Okej. Dobra, wiecie co? Na waszych oczach to zrobię, żeby nie było. Tak, tylko obawiam się, że on teraz stoi pod tym. No właśnie. Ja bym to chciała usunąć. Aha, dobra, już wiem, co zrobimy. Na waszych oczach, żebyście nie myśleli, że jakkolwiek cheatuję. Poza rozgrywką. Co nie możemy zrobić teraz? Ten kod. Tak. Teraz wejdziemy tutaj. No i co? No i o, zadziałało. Okej. Więc teraz możemy też usunąć tamten kod. Okej. Dobra, i to tyle, jeżeli chodzi o... o brzydkie rzeczy. Co my tu mamy? Apple uzyskuje nową cechę. Aż się boję, jaką? Szybka? No proszę.
Paweł oczywiście jest w stanie tragicznym jak zwykle, ale dobrze, że zaspokaja samo pragnienie w końcu. Dobra. Ty miałeś jeszcze trochę się pobawić. Nie rób. Uczucia. Daj obwąchać dłoń. Okej. I to wystarczy. Teraz ty tutaj badaj alchemię. Bo nikt nie będzie żył wiecznie poza tobą. Okej. Dobra. To ty rób, a my teraz obudzimy Esmę. Jest godzina 13. O, ona już chyba sama się obudziła. No cóż. Dobra, higiena. Jakoś nie umiem wycelować. Prysznic. Zjedz coś. Spaghetti. Okej. Potem odbierze prezenty i pojedzie do... Szaman złapał szczura. Fuj. Zaraz go sprzedamy. Także odbierze prezenty i na pewno pójdzie do tego sklepu alchemicznego. Zobaczyć, co tam się dzieje. Czy dostanie jakiś... wiewiór. Czy dostanie eliksir odpowiedni, czy też nie. Okej. No tak, skorzystaj z kuwety. Nastawię ci to jeszcze raz. Podrap. Swój przyjaźni. Okej. Ty możesz pościgać na razie. To sobie przyspieszymy trochę. No a w piżamie oczywiście, bo jakby inaczej. To ten, co to niby miał chodzić w ubraniu eleganckim, w związku z tym, że jest stosowny. Ile on tu ma tych punktów w ogóle już? Eliksir pobudzający. Dopiero 3. Esma? To alchemii 2. Ale to my w ogóle zrobimy taki myk, że jej tu nastawimy topcast. No, gdzie jesteś? To już nie ma logiki? O, jest. Ja jakoś dzisiaj ślepa jestem. Flakonik oświecenia. Dobra. Znajdziemy naszą skrzynkę na listy i zrobimy przyjmij prezent od przyjaciela. Ciekawe, co tam się dzisiaj... I kamienie! Podnieś i podnieś, a potem wyślij. Chociaż będziemy się rewanżować może od razu. Zobaczymy. No, szybko. Apple właśnie poprawiła swoje umiejętności wyścigi, osiągając poziom 4. Eliksir uzdrowienia. Tak. Tula, tula. Pozdrawiamy. Otrzymaliśmy roślinę trójroczną w doniczce. Zrewanżujemy się oczywiście. Musisz mieć znajomych, aby wysłać prezenty. No. Widzę, że coś się popsuło. Hmm.
Okej. Okay. To niestety może zrobimy rewanż inaczej, jeżeli się uda. Ajko, swój silnej przyjaźni. No, a jakby inaczej? No tak, nie ma. No dobra, to ja poprzyjmuję te prezenty, a potem będę się rewanżować najwyżej. Od Justyny mamy... emanacja siły firmy Anna Ty Władzy. Jakaś figurka. Następny. Korektor osobowości. Po jednym z każdego rodzaju jest na wysłała prezent. Etażerka globusowa. Wszystko, co badasz. Następny. 500 simoleonów. I? Bezpieczeństwo. To, a, lampa stojąca. Okej. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. No ale już to było. Przecież już przyjęłam te prezenty. No. Eliksir prokreacji. Okej. Nie wiem, czemu wyświetlił się jeszcze jeden. No ale dobra. Także dziękuję dziewczyny. Pozdrawiam was serdecznie. Podnieść to wszystko. Potem się wybierzemy tutaj. A w sumie jak już tu będziemy, może damy sobie z ręki powróżyć. Nieoszlifowany kwarc dymny. On wiecie, alchemik. I podnieść cokolwiek tu jest. Dobra. Coś tu jest nie halo. Może potem podniesiesz, bo ona teraz wejdzie do środka. Gnom się przeniósł na środek pomieszczenia, patrzcie. A nie, to dziecko. Tak jakby ten mamuśka czy tatuś się nie wczytali jeszcze. Ciekawe, nie powiem. Coś mi się baguje ta gra dzisiaj strasznie. Pewnie przez kod wpisany w międzyczasie. No. Lewidujące dziecko odeszło na bok. Logika, poziom 7. Jej! Zombifikacja. Flakonik oświecenia. No. Pokaż kotku, co masz w środku. Flakonik rozkoszy. Silny eliksir uzdrowienia. Pochodzenie tragicznego klauna. Dotyk Midasa. Klątwa mumii. Nie no. Ile to kosztuje? Dotyk Midasa jest fajny. Dobra, klątwa nie. Eliksir uzdrowienia też nie. No. To daje. Kurczę, nie mamy kasyno. Chociaż jakbyśmy mieli do tych Midasa, to może pozamieniamy kilka rzeczy w złota. Dobra. Wracamy. Nie, nie wracamy. Tu idziesz, żeby ci pokróżyli.
Ktoś przepowiada mi przyszłość. A my podskoczymy do Noa. Żeby się chłopak nie nudził za bardzo. Pokaż nam, czego ci trzeba. Pęcherz. No to ewentualnie tą prośbę możemy spełnić. Jak mi się będzie chciała gra odwrócić. Żyj. A potem dalej badaj alchemię. Zgodnie z instrukcjami wróżbity, Esme Collins dokładnie opisuje szczegóły wszystkich zapamiętanych snów z kilku ostatnich tygodni. Wróżbita siedzi z zamkniętymi oczami i założonymi rękami, chłonąc każdy detal. Czy wróżbita ma dalej zbierać informacje, czy ułożyć przepowiednie już teraz? No dobra, daj jeszcze raz. Ja wiem, że oni sępią potem do imentu. Pieniądze. Zdaje się, że wróżbita koncentruje się bardzo, bardzo mocno. Nie, zaraz po prostu śpi. Nie, nie, a jednak tylko się koncentruje. Esme Collins próbuje się odprężyć, gdy wróżbita trzyma mocno jej dłoń wnętrzem do góry. Jednym palcem wróżbita zaczyna śledzić linię na jej skórze, zbierając informacje o temperamencie, długości życia i romantycznych preferencjach klientki. Czy wróżbita ma dalej zbierać informacje, czy użyć przepowiedni już teraz? Dobra. Już teraz. Bowiem tak jest zapisane w gwiazdach, woła wróżbitka. Nie, wróżebnie wróżbita, dodając wesoło. Dziękuję, odpowiedź. Odwiedź mnie ponownie. Aha. No to jak widać, jakiś oszukaniec tam był. Dobra. Tu sobie weźmiemy to żelazo jakieś, które tu leży, czy cokolwiek to jest. I teraz zobaczymy, czy nie odwiedzi nas jednorożec. Jest godzina 20. Także mógłby się już zjawić. A jak nie? A jak nie, to co? A, to może zrobimy tak. Znajduję trochę żelazo. Alchemia poziom 4. Gratulacje. To wróć do domu. Co tym razem? Esencja magii. No, dobrze ci idzie, Noa. Wrócisz do domu, dasz mężowi swój tablet. No, będzie się szkolił podwójnie szybko teraz, o. Tu mu damy, słuchaj, tapkastu. Z alchemii. Chyba był. Albo i nie. No dobra, tak nie z alchemii, to z czego? Będzie z gry na gitarze. Badaj. Badaj. Nie chcemy smartfona. I badaj. Tak. Dobra kondycja. Super. Teraz ty. Ty sobie walniesz eliksir. Uzdrowienia nie. Płynny dopalacz pracy.
To jak pojedziesz do roboty? Lepsze niż kawa? Co my tu jeszcze mamy? Na poczęcie jest większa, bliźniaki i trojeczki, także są bardzo prawdopodobne. Przyjaźni. Flakonik rozkoszy. Kostium klauna w butelce. Uwaga, może wywołać depresję. O. Dobra, wiecie co? Weźmy dotyk Midasa. Ciekawe, co się stanie. Gruba ryba. Trach, Esme Collins czuje mrowienie dotyku w koniuszkach palców. Spróbuj użyć interakcji dotyku Midasa na różnych rzeczach, a nawet simach, by nadawać im złoty połysk. Ciekawe, na czym można? Można na toalecie? Nie. Co można dotknąć? Dotyk Midasa. To palecz umiejętności. Pokażcie, jak to wygląda. Właśnie opanował podstawowe umiejętności. A z ciekawości zrobimy jeszcze coś. Sprawdzimy, ile kosztuje. Czy to ma sens w ogóle? 490, 1200, a ten ile kosztuje? Ha, ha, ha! Widzicie to, co ja? A to krzesło teraz sprawdzimy. 126. Jeżeli będzie dużo warte, to pozamieniamy więcej rzeczy. Złota. Zrób dotyk Midasa. A potem zobaczymy, ile kosztuje. Można się pieniędzy dorobić. $420. Okej. Złotych mebli w domu nie chcemy mieć, ale... Nie graj solo. Co ty to? Ciekawe, ile ten dotyk Midasa trwa w ogóle. Zaraz zobaczymy. 5 godzin. Kościelę się da zamienić? Nie. Nie, Sima nie zamienimy w złoto. Patrzcie, nie wszystko się da zamienić. Możemy też, skoro już jesteśmy na etapie przepowiedni i tak dalej, sobie sprawdzimy horoskop. Flakonik silnej rozkoszy. Dziś księżyc wskazuje, czego może się spodziewać Esme Collins. To szansa na romans.
Ty znowu jesteś samotny. I ty też. Więc niski podrap. A, patrzymy jeszcze. Czy gdzieś nie ma jednorożca? Pani! Chodź do nas! Boni. Nie bądź taka. Pokaż się. To jest masakra, że tego się nie da jakoś przewidzieć, wywołać czy coś. Patrzcie, ile czasu już ich nie ma. No cóż. Oczywiście zanim się cały dom doczyta, to miną wieki. Śpi. Esmę położymy zaraz spać. Zobaczcie. Zje coś sobie jeszcze. Może podasz deser, placek dyniowy. Nie. Zjedz zieloną sałatę. A potem się odpręż. A no a jak tam? Ja skończył. Więc robimy pragnienie. Potem higienę. A może tak? O. Ciekawe, czy higiena mu też wzrośnie wtedy. Czemu nie śpisz? Miałeś spać. Znowu zwierzaki, znaczy zwierzaki, znowu idą późno spać. Toż to normalnie masakra jest. Zaczyna się robić zimno. Co ty byś chciała? Rzucić zakręcie łutu szczęścia. Rzucić pod much lodu. Jeździć z tą osobą... Oj, kliknęło mi się. Niechcący. Zostaw to. Że na jutro będzie dalej się uczył, a Esme zajmie się zwierzeczkami. Tak je troszkę dopiściłem. No ja chyba po prostu zacznę robić w całym domu białe meble i problem się skończy. I nie będzie widać, czy się doczytały, czy nie.
Gra mi się zwiesiła. Się cienie odcięły. Hello. I co? To tyle z tego barabara. No, już jest 4 rano, ludzie. No. A potem myk do łóżka. No, proszę cię. Dobra, nie śpi. Towarzystwo im podskoczyło przynajmniej. A, tu jest jakiś nastrojnik. Szansa na romans. Aha. Patrzcie. Dobra, oni idą spać, a ja spotkam się, zrobię cięcie, spotkam się z wami rano i pozmieniam, posprzedaję te rzeczy i pozmieniam na normalne kolory. Także zaraz wracam. Tak, witam rano. No właśnie wstał. I tak sobie pomyślałam, że nie dam mu się wyspać do końca, tylko skosztuję tego eliksiru, jak on tu się nazywa? Pobudzającego, dostał go od Esme i zauważyłam, że ma takie coś jak silny dopalacz umiejętności, w związku z czym jego też zażyję, żeby mógł szybciej okiełznać tą alchemię, która go męczy. Znaczy męczy jego jak jego, ale mnie na pewno. Damy, żeby badał alchemię. O. Spojrzałam też na ich punkty szczęścia życiowego. Nagle na koniec czuję się, jakby mógł przebiec maraton. Kipi energią, przekonaj się, jak wiele na zdoła pokonać, dokonać bez potrzeby snu. Ów, jak wiele umiejętności i tak mało czasu, by je lepiej opanować. Na koniec uzyskał wielką premię do opanowania umiejętności. Tu mam stypendium. Tak w ogóle, jak widać, znowu nam pieniążków przybyło, bo posprzedawałam te złote rzeczy. A wracając do punktów umiejętności, tak. No, potrzebuję jeszcze 8000, żeby stać się nieśmiertelnym i mieć tą niewrażliwość na słońce. Natomiast Esma potrzebuje 10000, żeby dostać flakonik zamrożenie wieku. W związku z tym musimy jakoś o to zadbać. Pyton żółty. Natomiast dzisiaj... No, Esma właśnie wstała. Dopieścimy nasze zwierzaczki, żeby potem nie było problemów. Czy użyj, może podaj drugie śniadanie. A galaretkę z masłem orzechowym. Zobaczymy, jak na pójdzie podnoszenie umiejętności. Tak, zima za oknem. Zaczęło się robić chłodno. Dziki koń. Oj. Bylibyśmy odjechali kawałek.
No nie zwieszaj się, tylko rób. Szkoda czasu. Szaman nie złapał tego sprytnego stworzenia. No zdarza się. No ale masz pytona. Za 345. Okej. Co byś chciał? Jeszcze nic. Jak mnie to irytuje, ja to chyba muszę zmienić tą zagrodę. Bo on tu nie chce w ogóle, znaczy ona nie chce tu sama wchodzić. Jakie ładne motylki. No i jak jest ma? Weź talerz. Słychać, że szaman się znowu gdzieś bije. Nie no, mamy odkrytych. Okej. Siedemnaście z 44. Oj. Coś mi się zdaje, że to jeszcze potrwa. Ty zjadłaś? Okej. Chodź do pieska najpierw. Opieka, szczotkuj. Uczucia. Ciaus. Pomóż studentowi sztuki w szkole, aby otrzymać nagrodę pieniężną. Okej. No, Kościelda, uciekaj. To będzie musiał sobie na... robić przerwę na jakieś picie. Bo mu w gardle zaschło. Okej. Tak. Co ty byś chciał? Pomchać. Zabawa. Nie. Uczucia. Coś mi tu... Baw się w aportowanie.
chociaż troszkę, żeby mi się te punkty też zaliczyły. Już mi się zaliczyły. Okej. Dobra, jesteś głodny. To idź zjedz. A teraz zajmiemy się tobą. Też wyszczotkuj. Już nie mogę wycelować. Uczucia. Daj obwąchać dłoń. Gładź i przytul. Okej. A ty jak zjesz? Wbierz się na posterunek policji, zaproponuj swoje usługi, parapsychiczne, podwyżka, lepsza ocena kariery Simulony. Proszę bardzo. Wszystko się przyda. I weźmiesz sobie zabaweczkę potem. A no tak, ona się przybrała do aportowania. Cóż my tu mamy? Tu nie ma miejsca do zabawy w aportowanie. No niestety. Jak zjesz, to możesz jechać to wykonać zadanie. Potem szybko wrócisz. Kościelda, nie masz co robić. Baczcie, za momencik do was wracam. Już jestem. Jak my tu mamy? Zaraz pójdziesz. Gdybyś chciała zdobyć wyższy punkt gotowania. Mogę ci to zagwarantować. Nauczyć się umiejętności pisania. 200. Okej. Dobra. Tam koteczek z kontaktami. Dobrze. To teraz oporządzimy kotka jeszcze trochę tu. Użyj. Jedz miski. Oj. Albo myszka mi się tnie. Albo mi zasuwa jak u. Dobra. A teraz ty przejdziesz na dwór. Tylko konika musimy tu zabrać. Oczywiście głodny. No nie, spragniony już nie, ale głodny. Dobrze, że jesteś przebrana. Podejdź tu. Ciusiasz? Ciusiaj. Okej. Okay. Opieka. Cześć kobieta. Szczotkuj. Uczucia. Oh!
Co taka zniesmaczona znowu? A my zerkniemy, czy gdzieś się tu jednorożec nie pokazał. Nie wiem, czy one w ogóle w zimie się pokazują też, czy nie. Nie mam pojęcia. Tego nie przewidziano wcześniej. Dobra, tu nigdzie nie widzę. Jeszcze sprawdzimy po 10, bo gdzieś ogólnie jest! Jest! Widzicie to? Jest! Nie wierzę. Dobra, sorry, winę tu. Dobrze, że Esme jest przebrana i nie będzie się ciała. Ojej, daj obwąchać dłoń. Proszę. Wiem, że to jest blisko. To jest ten sam, Bonnie? Chyba tak, bo gdzieś wyczytałam, że może być zespawnowany tylko jeden jednorożec w całym miasteczku. W związku z czym to jest chyba ona. Tak. Jeżeli go adoptujemy, bądź inna rodzina, to wtedy dopiero się pokaże następny. No nie. Jest felerne miejsce w takim razie, on będzie przy każdej interakcji się odsuwał. Widzicie? Że jesteśmy przyjaciółmi. Dostaliśmy błogosławieństwo. Ale jeszcze go zaprosić nie możemy. Dobra, no a ty wróci do domu. Albo nie. Nie wracaj do domu. Idź tutaj do tego sklepu z eliksirami. To było trwało kilka godzin, ale student jest wolny, choć trochę ubrudzony. Dyrektor bardzo się ucieszył z idealnego rozwiązania tego problemu. No, otrzymuje zapłatę za swój bohaterski wyczyn. Parkus! Patrzcie, oni to mają dobry interes, tu zawsze ktoś jest. Nie mam pytań. Oby się udało, naprawdę, to by było cudowne zwieńczenie tego odcinka. No.
Zmęczysz się? No i jak uda się, trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Już myślałam. Najpierw udowodnij mi, że jesteś przyjacielem wszystkich stworzeń, tylko wtedy rozwiążę twoją propozycję. No ale jestem! Przecież jestem, no! Nie, wiecie co? Zrobimy jedną rzecz, której bym nie chciała. Ale nie chcę, żeby to się dłużej ciągnęło, no bo ile można? Chyba użyjemy cheatów. Albo... Flaszka snu, esencja magii, dopalacz umiejętności, ewentualnie to. Potwierdził to, co Esme Collins już wiedziała, trzymasz tamę z całą sobą. Na dowód tego Esme Collins ma teraz lepszy nastrój. Aha, okej. Okay. Możesz wrócić do domu. Chciałabym zrobić jedną rzecz, ale bo widzicie, tu jest najlepszy przyjaciel na zawsze z Epo, z dolarem i tylko szaman nie ma tej opcji. Czy gdybym mu podciągnęła to, to byście byli bardzo źli? Mam nadzieję, że nie. Będzie to pierwszy cheat taki ułatwiający grę. Zrobimy to tylko tutaj z szamanem. Tylko to chyba trzeba puścić. Czy nie mogę tego zrobić? Powinno się dać. W tą stronę. Działa to w ogóle? No. O, jest. Dobra, i teraz już go wyłączymy. Okej. Okay. Wiem, że to było nie fair, no ale widzicie, ile trzeba czekać na jednorożce, prawda? Daj się zaprosić. No. Teraz spróbujemy. Mam nadzieję, że zadziała. Jezu, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Esme, twoje czyny dowodzą, że jesteś przyjacielem wszystkich stworzeń. Pójdę za tobą, dokądkolwiek mnie poprowadzisz.
Cieszę się, mega się cieszę. Dobra. Jakkolwiek by nie było, możemy wrócić do domu. Ponieważ jeszcze Epo potrzebuje naszej uwagi. Już nie wspomnę, że ona ma ćwiczyć dalej eliksiry chyba. Chyba, że jest całkiem padnięty. Całkiem nie, no to skorzystaj. Najpierw się przebierz w ogóle. Zmień strój. Tak to potrwa oczywiście, no nie? Bo jakby inaczej... Tak, no... widzieliście, że... użyłam tego kodu, także nie miejcie mi tego za złe. Ale obawiam się, że kolejne odcinki bez... jakichkolwiek... została adaptowana. Że je... wybaczcie to dziwne... takie cięcie, ale gra mi się zwisiła. A dokładniej mówiąc, ruszyłam przyciskiem od głośności w laptopie i wyszło mi do Windowsa, natomiast nagrywanie się nie skończyło i patrzyłam, że tam jest na zastygu, że tak powiem, w jednej pozycji. W związku z tym musiałam to trochę naprawić. No, wracając do tematu, obawiałam się, że kolejne odcinki bez jakichkolwiek akcji po prostu są nudne, no bądźmy szczerzy, nic się nie działo. W związku z tym, no nie mogę też oczekiwać, że wy będziecie bardzo cierpliwi. Ale tak, okej, uznajmy temat trochę, zjedz śniadanie, znaczy zjedz resztki. Co tu znowu się podziało? Bo zobaczyła jednorożca, okej. Zjedz resztki i skorzystaj z toalety. Przydałoby się, żebyś jeszcze do Apple zajrzała, gdziekolwiek ona jest. Dobra, no może ty po prostu jedz siano. Okej. Ty jeszcze jesteś okej. Bo myślę, że mógłbyś spokojnie badać jeszcze trochę alchemię. Biorąc pod uwagę, że wypiłeś eliksir, nie będziesz zmęczony. Esme zje. Podejdzie do Apple. Chciałabym zobaczyć płaszcz, który podobno ma na sobie jednorożec. To znaczy jakąś tam poświatę. Ale do tego musiałam detale podciągnąć, więc może zrobię to na początku następnego odcinka. I zobaczymy wtedy, jak to wygląda. Cóż by tu zmienić? No w tej chwili oni za chwilę pójdą spać. Przynajmniej Esme pójdzie spać. Chociaż jeszcze chciałabym, żeby naprawdę Apple ogarnęła. Żal mi jej. Także zjedz i podejdź tutaj. Szaman, co tam? Nie szaman, dolar. Niszczenie. Ktoś ci... Kościelda ci cały czas zabiera tą zabawkę. No więc to jest minus posiadania Kościeldy. Jak widać, śmieci nie pozbierane. Co mnie osobiście szlak trafia. O. No widzisz? Do ciebie trzeba po prostu dużo mówić. To się ogarniesz. Co tam się stało? Korektor osobowości. Piąty poziom, super, no, gratulujemy. I tak sobie pomyślałam, bo żeśmy ostatnio mówili już też kiedyś o tym, oj, jakie to było poprawnie złożone zdanie po polsku, że nie będę im przedłużała wieku. Shaman Collins, nie do zmiany grupy wiekowej 0. A ty masz 358 dni. Apple ma do zmiany grupy wiekowej 114. Ale myślę, że to jest trochę za długo. W związku z tym ściągniemy im to na minimum. No może nie minimum, ale żeby nie żyli aż tak długo, bo to nie o to chodziło mi w tej grze.
Ale z drugiej strony żal mi będzie ich, no. Nie wiem, zobaczę, jeszcze się zastanowię nad tym, a może wy mi coś podpowiecie. Bo wiecie, że głównym celem było posiadanie jednorożca, no i smoka. I teraz jeżeli mam oba, silny serum melancholii, to mogłabym poświęcić im więcej uwagi niż wszystkim zwierzakom. No ale zobaczymy. Na pewno będę musiała rozbudować trochę tu stajnię i ogarnąć swoje mieszkanie, bo jak widać Kościelda sobie nie radzi. Pani, miałaś zjeść. Czy to już jest zepsute po prostu? Rozumiem. No, tutaj nadal siedzi nad księgami. Już mógłby pospełniać swoje pragnienia, to by byśmy dotarli do tego punktu, w którym miałby szansę zdobyć nieśmiertelność. No ale jak dobrze pójdzie, uda nam się to osiągnąć już w następnym odcinku. Troszkę silnego snu. Dziś szaman ma urodziny, nowa zabawka lub trochę tkliwej uwagi zawsze są mile widziane. Albo zrobimy tak, że ty dokończysz tą rzeźbę jeszcze. O. Apple nam się tu czochra. Tak, szczotkuj. I dopieścimy pochlep po grzbiecie. I przytul. Jesteś najlepszymi przyjaciółmi. Obwąchać dziki koń, może nie. Obwąchać Apple, to się da zrobić. Widzicie, jakie ma fajne wskaźniki? Pragnienie spada, to możesz iść się napić. Także takie lekcje na następny raz i na rozgrywki dla tych, którzy nie wiedzieli, tak jak ja, że żeby zdobyć przyjaciela, znaczy jednorożca, mieć go w rodzinie, należy mieć stosunki najlepszy przyjaciel na zawsze ze wszystkimi swoimi zwierzakami, mianowicie z psem, kotem i koniem. Najcudowniejsza pora roku, przybył festiwal zimy. O, no proszę. Na pewno się wybierzemy na festiwal. Może zanim zrobisz rzeźbę, to byś się napił. O. Odpuścimy ci tą alchemię już. Zróbmy tak. Weź tapcast. Posłuchaj sobie czegoś. Może być gitara. Czy cokolwiek mi się tam kliknęło. Napij się. Potem możesz kontynuować. Dobrze. A ty tak, w piżamie, na dworze. Super. W sumie czemu nie? Byś chciała trącić nosem. Przyjazne. Proszę cię bardzo. Nie możesz obwąchać. Nie kupimy toru, bo masz go za płotem.
teraz pójdziesz spać. Bez żadnego barabara dzisiaj. Apple tutaj dorzucimy jeszcze, żeby zaspokoiła swoje pragnienie. No a jak tam? No, zabrał się za rzeźbę dalej. Przy tej opcji go zostawimy, bo jemu energia nie spadnie na razie. A obawiam się, że 2 godziny technofobia, korzystając z urządzeń technicznych, to niepokojące przeżycie. A, no tak, tapka stu słucha. Ale tu ma pozytywny nastrojnik, no nie? Czy brak efektu. A to co? Silne pobudzenie. Przez 2 godziny jeszcze. Dobra. No nie, no to może go doprawiać i jeszcze 2 godziny. Chociaż nie wiem, jak to bardzo potem spadnie. Nie, wiecie co? Ja myślę, że w takim to składzie i na takim poziomie zostawimy ten odcinek, ponieważ on jest już bardzo długi i zanim Noa się położy, to Esme wstanie i to będzie takie kwadratowe kółeczko. W związku z tym dziękuję Wam za to, że byliście ze mną, że oglądaliście odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał pomimo tego cheatu użytego po drodze. Wybaczcie mi go. Wiecie, że to był pierwszy raz na nagraniu i to jest chyba, no nie jedyny, bo teraz mam jeszcze drugi save, na którym gram bez cheatów. Natomiast obawiam się, że naprawdę po prostu strasznie długo by to trwało, zanim mielibyśmy kolejną okazję zobaczyć Bonnie. Dajcie znać, co zrobić ze zwierzakami, czy po prostu skrócić im życie, czy oddać je do adopcji. Nie wiem, podsuńcie mi jakiś pomysł, bo nie wiem, jak to rozwiązać. A jestem pewna, że nie chcę mieć całego zwierzyńca w domu, bo po prostu nie dam z tym sobie rady. I więcej czasu mi zejdzie na obrabianiu zwierząt niż czymkolwiek innym dookoła. W związku z czym czekam na Waszą opinię. No, widzicie, no już prawie rzeźby dokończył przez moje przemówienie. No mam nadzieję, że w następnym odcinku uda nam się nabić więcej punktów. Tu się nic nie spełniło, no będzie miał, on musi mieć 30 tysięcy. Że mu leci tak po trochu, no to jeszcze 6 tysięcy mu zostało. No nieźle tu podskoczyło. No, Esme musi mieć 65 tysięcy, żeby zamrozić wiek, a potem będziemy się martwić odmładzaniem za kolejne 75 tysięcy. Także zobaczymy. No i nie wiem, no jeżeli już mamy jednorożca, dałoby nam się zamrozić wiek, to moglibyśmy skoczyć na studia. Tak myślę, że byłby to dobry pomysł. Zrobiłabym im testy. O, możemy zrobić testy w następnym odcinku i zobaczymy, jak dużo im brakuje punktów do jakiegoś konkretnego stypendium, może czy coś w tym stylu. Tak, ty możesz sobie sprzedać to. Stworzyć metalową rzeźbę i drewnianą. A ile do awansu potrzebujesz? 1900 jeszcze. No to możesz tworzyć drewnianą. Dobra, widzicie, energia prawie pełna, a chociaż może okieł, znajmę mu tą higienę. Ja sobie tu ponastawiam, niech on się trochę obrobi, a z Wami się już żegnam i do zobaczenia w następnej części. See ya!